Kacper Dorożała, dobre zawody, miałeś trudne zadanie kryć Dudy, który ma 2,14 wzrostu, tam go wypychać. Czy się zgodzisz ze mną? Mnie się tak wydaje, że jest, pełnisz rolę takiego zadaniowca w zespole BC Szeraków. Myślę, że tak, że pełnię taką rolę zadaniowca, żeby odcinać takich wyższych od siebie, cięższych, silniejszych, żeby nie zdobywali tak wiele punktów niż w innych meczach. Katowice, brązowy medalista z tamtego roku, na pewno respekt przed meczem mieliście, ale gracie u siebie. Myślisz, że to był też atut własnej hali, którą tutaj znacie, każdy metr kwadratowy, kosze, czy twoim zdaniem to też trochę pomogło w tym zwycięstwie? No tak, oczywiście pomogło nasza hala, kibice, doping, nasze kosze, które wyczyliśmy już. Spoglądam na twoje statystyki. I wyglądają następująco. Tych punktów nie za dużo, 8, 5 zbiórek, 44% skuteczności. I tak jak mówiłem wcześniej, chyba tutaj u trenera, decyzja trenera jest to, że jesteś tym zadaniowcem, że musiałeś radzić sobie z wysokim zawodnikiem. Pierwsze koty za płoty. Kto następny jutro? Śląsk Wrocław. To jest wyższa półka twoim zdaniem, albo podobna półka do Katowic? No myślę, że to jest wyższa półka, minimalnie wyższa półka. A mówią, że Śląsk Wrocław jest poza zasięgiem w tej grupie. No zobaczymy dzisiaj. Uważasz w grupie pierwszej niespodziankę zwycięstwo twoich kolegów z Poznania, z Asseco? Myślę, że nie. Byli skoncentrowani na tym meczu. Asseco trochę ich olało, więc wygrałem na... Ja myślę, że tak samo wy możecie zrobić niespodziankę, ograć jutro Śląsk. Finały rządzą się własnymi prawami, tu każdy się bije o czwórkę, tym bardziej gospodarz by chciał grać do samej niedzieli. Oprócz tego, jak myślisz, kto dzisiaj w zespole zagrał znakomite zawody, no i pociągnął ten wynik? Myślę, że Jakub Stupnicki, dobre asysty, celne trójki, Tymoteusz Witczak, celne trójki, Jasi Śmiglak, dobre zbiórki w ataku, asysty, punkty. Jasi Śmiglak właśnie bardzo jest wstydliwy, nie chce podchodzić do wywiadów, ciężko go wyprowadzić, a to jest taki łowca MVP, łowca najlepszych ewali, tutaj 21 punktów, 12 zbiórek, ale to ty dostałeś MVP chyba jak najbardziej zasłużone, wszystkiego dobrego, masz okazję kogoś pozdrowić, co tam sobie chcesz powiedzieć dzisiaj w tym zwycięskim dniu, jak zamierzasz dzisiaj świętować zwycięstwo pierwsze? Pozdrawiam całą rodzinę, przede wszystkim wujka, tatę, mamę, brata, kuzynkę. No i do zobaczenia jutro. Najważniejsze, że już kibice są, na pewno pomagają. Dokładnie. To tyle, dziękujemy, zapraszamy jutro. O który gracie? 18.30. 18.30, wielki mecz. Gracie ze Śląskiem Wrocław, gracie z mistrzem Polski i zobaczymy, jaka jest siła w was. Ale w kategorii niższy. Nieważne, ale jesteśmy mistrzami Polski. To oszanuj nam. Jaki okrzyk macie? Lepsi i mocni jesteśmy. Dziękujemy, pozdrawiam. Dobra.